A tylko troszeczkę wolniej do mnie przybędę. Już zaczynamy. Witam wszystkich. Dzisiaj chciałbym rozpocząć prezentację pana Grzegorza Kozłowskiego. I też pan Maciej będą opowiadać. Kasperkowiak. Będą opowiadać o pensji indukcyjnej. Bardzo dziękuję tłumaczce i też pani Annie Makowskiej, która robi napisy na żywo. Możemy już zacząć i chciałbym oddać głos już panu Grzegorzowi Kozłowskiemu. Witam bardzo serdecznie państwa już po raz drugi. Przedwczoraj rozmawialiśmy o sprzęcie wspomagającym aparaty słuchowe albo implanty słuchowe, ale w sposób indywidualny. Dziś będziemy mówić o pętli indukcyjnej, o rozwiązaniach bardziej uniwersalnych, bardziej mających zastosowanie w przestrzeni publicznej i umożliwiające nam, słabosłyszącym, udział w różnego typu wydarzeniach, konferencjach, w edukacji. O tym wszystkim opowiemy. Moim gościem jest, jak już zostało powiedziane, pan Maciej Kasperkowiak. Witam. Witaj, Maćku. Dzień dobry, witam. I może pierwsze pytanie od razu do ciebie, Maćku. Jesteś prototykiem słuchu, poznaliśmy się wiele lat temu. Dlaczego zainteresowałeś się pętlami indukcyjnymi? Nie skupiłeś się wyłącznie na aparatach słuchowych, ale właśnie zainteresowały cię pętle indukcyjne. Skąd się to wzięło? Nie od razu mnie zainteresowały pętle indukcyjne, bo po studiach i w sumie na studiach mieliśmy takie przeświadczenie, że aparaty słuchowe przywracają słuch w pewien sposób. Dopiero jak zawodowo zacząłem pracować jako prototyk słuchu, zauważyłem, że pomimo tego, że osoby mają naprawdę dobre aparaty słuchowe, w wielu sytuacjach nie są w stanie zupełnie zrozumieć mowy. Na przykład w kościele, bo bardzo wiele osób starszych kupowało, dobierało sobie aparaty słuchowe i się okazywało, że tam, gdzie im najbardziej zależało, czyli na przykład tak jak wspomniałem w kościele, nie są w stanie nic zrozumieć. No i od tego się zaczęło, że zacząłem drążyć temat. Co zrobić, żeby móc poprawić tą zrozumiałość mowy, bo zauważyłem, że sam aparat słuchowy jest bezradny. No i tak dotarłem do pętli indukcyjnych. Właśnie, ja muszę powiedzieć, że bardzo się ucieszyłem z kontaktu z Maćkiem. To już było ponad 8 lat temu. Ja pierwszy raz z pętlą indukcyjną spotkałem się dawno, dawno temu, w latach 70., czyli blisko 50 lat temu, bo właśnie pętla indukcyjna nie jest rozwiązaniem nowym, nowatorskim w sensie technicznym. To jest rozwiązanie, które od wielu, wielu lat na świecie istnieje i jest bardzo popularne, bardzo nam pomaga słabosłyszącym. Ja po raz pierwszy zetknąłem się z pętlą indukcyjną w mieszkaniu. Jeszcze nie miałem systemu FM, a technik zainstalował mi pierwszą prostą pętlę indukcyjną w mieszkaniu. Dzięki temu na przykład mogłem słyszeć mojego tatę, który czytał mi literaturę, gdy chodziłem do szkoły, gdy studiowałem. Także już od kilkudziesięciu lat mam z tym rozwiązaniem styczność. I to, że pojawił się Maciek 8 lat temu, dzięki Ani Żurawskiej, wówczas początkującej, rozwijającej się Fundacji Kultury Bez Barier. Ania nas poznała ze sobą,
No i tak się zaczęła nasza wspólna przygoda. Założyliśmy i działaliśmy w Polskiej Fundacji Osób Słabosłyszących. Teraz działamy jakby oddzielnie, już nie w ramach fundacji, ale bardzo cieszę się, bo właśnie Maciek zaczął spełniać moje marzenie, żeby lepiej słyszeć, lepiej rozumieć poza mieszkaniem, poza kontaktem indywidualnym. A jakie twoje, Maćku, było doświadczenie? Gdzie zdobyłeś wiedzę, umiejętności, które pozwoliły ci być tak naprawdę pierwszym w Polsce wielkim propagatorem pętli indukcyjnych? Na studiach mieliśmy dosłownie jedne zajęcia, na których omówiliśmy wszystkie systemy wspomagania słuchu, czyli systemy FM, systemy na podczerwień i pętle indukcyjne, i to było kilka zdań. I żeby się tym bardziej troszeczkę profesjonalnie zająć, szukałem bardzo dużo różnych informacji i w internecie, i w różnej literaturze, ale niestety za dużo tego nie było. Udało mi się na szkolenie dostać z tego zakresu, niestety to było za granicą, nie w Polsce, bo w Polsce praktycznie nikt tych rozwiązań nie stosował, nie propagował, nie było żadnej wiedzy na ten temat. I tak naprawdę dopiero po tym szkoleniu dowiedziałem się, że pętla indukcyjna to nie jest tylko owinięcie przewodem danej powierzchni, że są normy przede wszystkim, które pętle indukcyjne muszą spełniać, żeby prawidłowo działały. Więc tak naprawdę zaczęło się dopiero po tym szkoleniu takim profesjonalnym za granicami naszego kraju. Tak, to jest niesłychanie ważne, bo ja już w latach 90. zacząłem stykać się z pierwszymi pętlami indukcyjnymi. Już nie pamiętam, czy to był Teatr Syrena, czy któryś inny teatr w Warszawie, ale praktycznie nic nie słyszałem. Rzeczywiście ta pętla nie była ustawiona, nie była wyregulowana. Innym razem była przeregulowana i naprawdę jest tak, że dobre ustawienie, skonfigurowanie pętli indukcyjnej do tego, abyśmy mogli dobrze rozumieć, to nie tylko rzemiosło, ale też troszkę artyzm. To może teraz pokażemy tą krótką prezentację. Być może niektórzy z was już wiedzą, co to jest pętla, na jakiej zasadzie ona działa, ale myślę, że nigdy dość przypomnienia. Tym bardziej, że no każdy z nas ma taką troszkę misję, żeby wiedzę o tej pętli szerzyć, żeby przytaczać argumenty, dlaczego ona jest taka ważna, potrzebna. Więc proszę, Maćku, przypomnij nam, opowiedz nam, albo powiedz po raz pierwszy niektórym, czym jest pętla, na jakiej zasadzie działa, jakie są jej rodzaje i tak dalej. Okej, mam nadzieję, że w miarę przystępnym językiem uda się to omówić bez zbędnych technicznych informacji. Okej. Bardziej praktyczne rzeczy nas interesują oczywiście. Czym jest pętla indukcyjna? Więc pętla indukcyjna nie jest, czym nie jest, może powiem, nie jest samodzielnym urządzeniem, dzięki któremu będziemy lepiej słyszeć. Pętla indukcyjna jest systemem wspomagającym aparaty słuchowe i implanty ślimakowe. Jest to system wspomagania słuchu, dzięki któremu przez aparat słuchowy czy przez implant możemy prawidłowo, idealnie rozumieć mowę. Na pewno dużo, dużo lepiej niż w przypadku słuchania przez same aparaty słuchowe. Pętle możemy spotkać tak zwane stanowiskowe, czyli w kasach, w punktach bezpośredniej obsługi, w punktach informacyjnych. Mogą to być pętle wielkopowierzchniowe, na przykład w salach lekcyjnych, na dworcach, nawet na stadionach już mogą być instalowane tego typu rozwiązania, więc praktycznie w każdej przestrzeni można to wspomaganie słuchu otrzymać i lepiej rozumieć nawet w dużym hałasie. Jeżeli jesteśmy na hałaśliwym dworcu, słuchając przez pętlę indukcyjną,
Słyszymy tylko użyteczny sygnał, w ogóle nie słyszymy tego hałasu dookoła, który utrudnia zrozumienie mowy. I jeszcze mamy pętle osobiste, indywidualne pętle naszyjne, czy krawatowe, czy w formie takich haczyków wieszanych na uszach, które łączą się na przykład z telefonem komórkowym, czy z dowolnym urządzeniem audio, z komputerem, no, z przeróżnymi rzeczami. Tam, gdzie można słuchawki podłączyć, tam można podłączyć taką małą pętlę naszyjną. Jak to w ogóle działa? W przypadku pętli do punktów tych stanowiskowych oraz pętli powierzchniowych zawsze musi być jakieś źródło dźwięku. W przypadku pętli małych jest to mikrofon tych w pętli do obsługi, a w przypadku dużych powierzchni jest to system nagłośnienia. One są źródłem dźwięku. Sygnał jest przekazywany do wzmacniacza pętli indukcyjnej, następnie przez przewód rozłożony w pomieszczeniu czy umieszczony pod blatem stanowiska obsługi wysyłany jest sygnał, ale w formie pola magnetycznego. Czyli ten przewód jest taką anteną i to pole magnetyczne, nie dźwięk, tylko właśnie pole magnetyczne jest odbierane przez aparat słuchowy i zamieniane na dźwięk. Co to daje? Daje nam to tyle, że słyszymy tylko sygnał użyteczny, tylko ten potrzebny. Nie słyszymy wszystkich hałasów, nie słyszymy przede wszystkim pogłosu, który jeżeli ktoś nosi aparat słuchowy, wie, że strasznie utrudnia zrozumiałość mowy. Gdzie są potrzebne pętle? Tak naprawdę one są potrzebne wszędzie tam, gdzie jest potrzebna zrozumiałość mowy. Pętle indukcyjne są stworzone w sumie po to, żeby poprawiały zrozumiałość mowy. Nie po to, żebyśmy lepiej przez nie słuchali muzyki czy jakichś rozwiązań dźwiękowych, tylko właśnie stricte do poprawy rozumienia mowy. Więc tam, gdzie mowa ma być dobrze rozumiana, tam powinniśmy stosować pętle indukcyjne, czyli w okienkach na dworcach, w punktach informacyjnych, w urzędach, w kasach biletowych, w teatrach na przykład, ale również mogą być to pętle na peronach, w poczekalniach dworców, mogą być to sale lekcyjne, mogą to być kościoły, mogą to być sądy, na przykład sale rozpraw. Czyli tam, gdzie jest potrzebna zrozumiałość mowy, gdzie jest niezbędna, tam powinny one być w skrócie zainstalowane, ale mogą też być zainstalowane u nas w domu. Jeżeli przez aparat słuchowy kiepsko rozumiemy dźwięk z telewizora, możemy sobie taki mały system nawet sami w mieszkaniu zainstalować i już na pewno będziemy mogli lepiej rozumieć dźwięk czy mowę z telewizora. Jak to mniej więcej wygląda? Na rysunku mamy pętlę indukcyjną o wdzięcznej nazwie naszyjna. Tak jak wspominałem wcześniej, je możemy podłączać wszędzie tam, gdzie możemy podłączyć słuchawki. Przykładowo, jeżeli w muzeum oprowadza przewodnik wycieczkę i ma mikrofon, a użytkownicy mają odbiorniki ze słuchawkami, to przy pomocy takiej pętli, podłączając zamiast słuchawek, możemy w pełni rozumieć to, co mówi do nas przewodnik, nawet jeżeli on jest wiele metrów od nas. Możemy tę pętlę podłączyć, tak jak już wspominałem, do telefonu komórkowego, wówczas pełni rolę takiego zestawu słuchawkowego. Tutaj jest inny rodzaj pętli indukcyjnej, tej naszyjnej, tylko że to jest bardziej zauszna. To jest też taka osobista pętla podłączana zamiast słuchawek, natomiast tutaj, to jest ciekawe rozwiązanie, mamy możliwość słyszenia sygnału stereo, jeżeli mamy dwa aparaty. I nawet możemy sobie słuchać przez to muzyki i będziemy mieli nawet całkiem fajny odbiór. Kolejna pętla naszyjna, ale już z odbiornikiem i nadajnikiem Bluetooth. Dzięki temu możemy połączyć się z dowolnym urządzeniem wykorzystującym Bluetooth i nie wyciągając telefonu komórkowego z kieszeni, za pomocą takiego systemu możemy odebrać połączenie. Pętle indukcyjne stanowiskowe, czyli te do punktów obsługi, wyglądają tak jak na poniższym schemacie. Jest zainstalowany wzmacniacz,
z takim przewodem nadawczym pod stanowiskiem obsługi, a na stanowisku na blacie mamy mały mikrofon, który zbiera głos osoby mówiącej i jest to przekazywane do aparatu słuchowego. Co jest bardzo ważne, musi być zawsze takie stanowisko oznakowane. Jeżeli widzimy znak przekreślonego ucha, ale z literką T, to znaczy, że w tym miejscu możemy skorzystać z pętli indukcyjnej. Bez tego oznakowania byśmy po prostu nie wiedzieli, że tam jest ta pętla indukcyjna, bo tego praktycznie nie widać. W przypadku dużych systemów, tych pętli wielkopowierzchniowych, jak wcześniej wspominałem, sygnał z nagłośnienia jest podłączony do wzmacniacza pętli indukcyjnej. Wzmacniacz nagłośnienia tutaj to jest 2A, a cyferką 2 jest oznaczony wzmacniacz pętli indukcyjnej. Od tego przewodu odchodzi przewód w najprostszej formie dookoła danego obszaru i osoby, które są wewnątrz pętli, mogą już słyszeć, przełączając aparat słuchowy w tryb cewki indukcyjnej T oczywiście. Czy każda osoba słabosłysząca może korzystać z pętli indukcyjnej? Owszem, tak, ale pod pewnymi warunkami. Musi korzystać z aparatu słuchowego lub implantu ślimakowego, które mają cewkę indukcyjną. Zdecydowana większość aparatów słuchowych ma cewki indukcyjne. Co ważne, te do średnich, do głębokich ubytków, te najtańsze aparaty, one wszystkie na pewno będą miały cewkę indukcyjną. I cewka indukcyjna to niestety jest częsty problem, musi być włączona. Protetycy słuchu nie zawsze włączają cewkę indukcyjną. Często osoby słabosłyszące nie wiedzą, że mają to po prostu w aparacie i mogą z tego skorzystać. Należy więc swojego protetyka zapytać i poprosić o włączenie cewki indukcyjnej, jeżeli chcemy korzystać z pętli indukcyjnej. O czym trzeba pamiętać? Po pierwsze, stosujemy tam, gdzie jest wymagana dobra zrozumiałość mowy. Musimy mieć włączoną cewkę indukcyjną. Pętla indukcyjna musi być skalibrowana do normy, to znaczy, że ona musi być zainstalowana, ale też zaprojektowana i ustawiona zgodnie z normą 60-118-4, bo tylko taka pętla indukcyjna będzie dla każdego użytkownika dawała identyczny sygnał. Jeżeli jest pętla zainstalowana zgodnie z normą, to niezależnie jaki mamy aparat, mamy pewność, że sygnał będzie odpowiedniej jakości. Jaka jest nasza rola i co powinniśmy zrobić? Tutaj pytanie do Grzesia. Jaka jest nasza rola i co powinniśmy zrobić, żeby rozpropagować systemy wspomagania słuchu jak pętle indukcyjne? Tak, rzeczywiście to jest nasza rola, nasza, to znaczy osób, dla których to rozwiązanie jest pomocą, dla których jest narzędziem, które nas włącza w nurt życia społecznego, obywatelskiego, kulturalnego, duchowego. I tak jak Maciek mówił, pętla indukcyjna może być zastosowana praktycznie wszędzie tam, gdzie musimy, gdzie powinniśmy dobrze rozumieć przekaz informacji słownej. I nikt lepiej nie będzie propagował tego rozwiązania, jak ci, którzy z niego korzystają. I dlatego jest bardzo, bardzo ważne, abyśmy my, ludzie słabosłyszący, no, nie czekali na to, że ktoś przyjdzie i spyta, czy potrzebujemy takiej pętli, albo w ogóle spyta, czego potrzebujemy, żebyśmy lepiej mogli funkcjonować. To my musimy mieć taką wiedzę i musimy mieć w sobie taką determinację, żeby przekonywać burmistrzów, dyrektorów teatrów, księży proboszczów, wykładowców i rektorów wyższych uczelni, tych wszystkich, którzy kierują, zarządzają różnymi placówkami, miejscami publicznymi,
nie tylko publicznymi w sensie, że to są jednostki administracji państwowej czy samorządu, ale również instytucje usługowe, takie jak banki, jak salony telekomunikacji, jak firmy ubezpieczeniowe, jak firmy handlowe. To my musimy przekazywać i szerzyć tą wiedzę, nieść kaganek oświaty, jak to się dawniej mówiło, bo ci wszyscy zarządcy tych obiektów, tych instytucji nie mają bladego pojęcia o tym, że potrzebujemy takiego wsparcia. Do wielu zarządców dociera już informacja, bo bardzo widoczne są osoby głuche, komunikujące się językiem migowym. Jest to po prostu taka widoczna grupa, tak? Ludzie głusi, komunikujący się językiem migowym, są widoczni i bardzo dobrze, że są coraz bardziej widoczni w społeczeństwie, ale osoby słabosłyszące, my, którzy nie migamy, a nas jest bardzo dużo, jesteśmy niewidoczni. Jeszcze często chowamy aparat słuchowy, wstydzimy się tego. I w ten sposób wycofując się, nie artykułując naszych potrzeb, wskazujemy się na właśnie wykluczenie. I to jest bardzo ważne, abyśmy my mieli tą wiedzę i abyśmy my chodzili do tych wszystkich zarządców, o których mówiłem, i prosili, edukowali, namawiali, w pewnym sensie żądali. Teraz nam bardzo pomagają coraz szerzej wdrażane przepisy ustawy o dostępności i innych aktów prawnych, które wręcz nakładają obowiązek na instytucje publiczne, aby były dostępne dla nas. I to jest nasza rola, bo przepisy nie załatwią tej sprawy, to my musimy o to walczyć, zabiegać. Musimy też zabiegać o pieniądze na ten cel u tych, którzy pieniądze dają. Bo jedna rzecz to są ci dyrektorzy, księża proboszcze czy rektorzy uczelni. Oni często powiedzą, a nie mam na to pieniędzy. Więc my musimy wtedy uderzać do samorządów, do prezydentów miast, wójtów o to, że jesteśmy grupą, która chce funkcjonować społecznie, a po to, żeby mogła funkcjonować społecznie, muszą być stosowane pętle indukcyjne, dzięki którym będziemy mogli uczestniczyć w spotkaniach, zebraniach, spektaklach itd. Tak, myślę, że tutaj warto dodać o tym, że jest bardzo mała świadomość wśród samych osób słabosłyszących na temat pętli indukcyjnej. Przede wszystkim co do lokalizacji, gdzie z tego można skorzystać, bo wiele osób nawet nie wie, gdzie mogłoby, w którym kinie skorzystać z pętli indukcyjnej, nawet jeżeli wiedzą, czym ta pętla indukcyjna jest. Dlatego bardzo, bardzo dobrze, że pojawia się w końcu narzędzie, które punkty z całej Polski zbiera i prezentuje w jednym miejscu. Fundacja Kultury Bez Barier rusza z projektem, czy w sumie ze stroną, z portalem internetowym tumożesz.pl, gdzie będą informacje o wszystkich możliwych zebranych systemach wspomagania słuchu w całej Polsce. Mało tego, one będą jeszcze zweryfikowane pod kątem jakości działania, żeby osoba słabosłysząca miała pewność, że tam, gdzie się udaje, na pewno ten system będzie działał, na pewno będzie mogła z tego skorzystać. Mało tego, będzie mogła w razie potrzeby zgłosić też awarię. Tu możesz bez polskich znaków.pl. Jutro jest inauguracja. Ja tu dorzucę właśnie, że również grupą, którą my słabosłyszący musimy czy to edukować, czy przekonywać do możliwości korzystania z
pętli indukcyjnych przez nas, są prototypy słuchu. Maciek sam na początku powiedział, że gdy skończył studia, podejmował pracę, to tak naprawdę też o tej pętli indukcyjnej tak prawie nic nie wiedział. Niestety bardzo często mam kontakt, organizujemy już pierwsze imprezy, które organizowała Fundacja Kultura Bez Barier. Nasza fundacja instalowała pętle indukcyjne w Warszawskim Ośrodku Kultury na przykład. Zapraszaliśmy, reklamowaliśmy, przychodzili osoby słyszące i okazało się, że nie są w stanie słyszeć. A dlaczego? Dlatego, że właśnie protetyk nie włączył cewki indukcyjnej albo nie skonfigurował, nie ustawił. Więc osoba słabosłysząca, świadoma tego, że chce korzystać z tego dobrodziejstwa, musi zabiegać u protetyka słuchu o to, żeby on tą cewkę indukcyjną włączył, skonfigurował. Ba, warto, żeby dopilnowała, czy aparat słuchowy, który kupuje, na pewno tą funkcję ma. Maciek mówił, że zdecydowana większość ma tą funkcję, ale szczególnie te najmniejsze aparaty słuchowe, wewnątrzuszne, malutkie, często nie mają. Ale jest możliwość, mówiliśmy o tym przedwczoraj, jest możliwość doposażenia, tak, Maćku, takiej wewnątrzusznego aparatu słuchowego w możliwość odbioru z pętli indukcyjnej. Mamy różne rodzaje wewnątrzusznych aparatów, tych zupełnie schowanych w kanale, zupełnie najmniejszych. Często nie można doposażyć w pętlę indukcyjną, bo ze względu na gabaryty, ale standardowe wewnątrzuszne, nie głęboko wewnątrzkanałowe, tylko wewnątrzuszne aparaty, one bardzo często mają możliwość opcjonalnego dołożenia cewki, ale oczywiście kosztem niestety rozmiaru tego aparatu, że on odrobinkę większy będzie. Właśnie tu jest bardzo ważne, abyśmy decydując się na zakup aparatu, to my musimy też zdecydować, tak? Czy wystarczy nam taki malutki, schowany głęboko aparat, który da nam gwarancję lepszego rozumienia słyszenia, rozumienia mowy w domu, w mieszkaniu, w pracy, ale może niekoniecznie dać możliwość pełnego odbioru, no właśnie na sali wykładowej, jeżeli będziemy zbyt daleko siedzieli. Więc to jest, jeżeli zależy nam na tym, żeby jednak również odbierać mowę na takich wydarzeniach, dużych wydarzeniach, w dużych salach, no to taką szansę nam jednak da tylko aparat, który ma cewkę indukcyjną, albo w którym można tą cewkę zamontować. Więc ta świadomość, nasza świadomość i określenie tego, gdzie będziemy chcieli z aparatu korzystać, no jest kluczowa w momencie wyboru i podejmowania decyzji o kupieniu aparatu słuchowego. Jeszcze mi się przypomniała jedna rzecz teraz, tak na marginesie, bo ja zaznaczałem, że pętle indukcyjne są stworzone z myślą o lepszej zrozumiałości mowy, natomiast pętle indukcyjne można spotkać też już nawet na koncertach. Prawda, Grzesio? Tak, spróbujemy tu za chwilkę udostępnić w króciutki film, który powstał w ubiegłym roku podczas koncertów Dawida Podsiadło. Nasza fundacja zainstalowała pętlę na koncercie w Starachowicach i próbujemy udostępnić teraz ten krótki film. Zobaczycie, jaka reakcja, jaką radość i możliwość korzystania z koncertu dały kilku osobom słabosłyszącym. Za chwileczkę tutaj udostępnimy. Mam nadzieję, że nie będzie z tym problemów. I to możesz, Danielu, ja korzystam z pomocy asystenta Daniela, który za chwilkę próbuje udostępnić ten film.
Czyli ten sharing. Tak, ale nie działa myszka. Sekundkę, musieliśmy przełożyć marki techniczny problem, bo musimy z innej myszki skorzystać. Powinno już chyba działać, nie? To w międzyczasie może opowiem o najczęstszych awariach. Ponieważ pętle indukcyjne, oprócz tego, że się zainstaluje, to czasem warto by było sprawdzić po jakimś czasie, jak one funkcjonują. Okazuje się, najczęstszą awarią pętli indukcyjnej jest jej odłączenie z prądu po prostu. Ponieważ wzmacniacze nie mają bardzo często włączników, żeby nie odcinać zasilania, zdarza się, że żeby je odłączyć, wyłącza się je z prądu i niestety wtedy nie słychać przez tą pętlę indukcyjną nic. Ale na szczęście wystarczy ją podłączyć do prądu i nie odłączać, aby ona prawidłowo działała. Jeszcze odnośnie koncertu, to pętle indukcyjne są też montowane na Orange Warsaw Festival. W tym roku oczywiście nie było festiwalu, ale Fundacja Kultury Bez Barier i Sylwestra na wyposażała w pętlę indukcyjną miejskiego. Więc to nie jest tak, że możemy pętle indukcyjne tylko domowe używać. One zostały stworzone do zrozumiałości, poprawy zrozumiałości mowy. Natomiast ku mojemu zaskoczeniu, to powiem szczerze, one się świetnie zaczęły sprawdzać do słuchania muzyki również na wydarzeniach na żywo. I osoby, które z nich korzystały, były zachwycone tym, że mogły każdy instrument usłyszeć, a nie zlepek, nie taką papkę dźwięków, tylko każdy instrument, głos osoby śpiewającej, mówiącej między utworami. Rewelacyjnie się to spisywało. Jak, Grzesiu, idzie udostępnianie? Zaraz, chwileczkę, jeszcze zobaczymy teraz. Ja poszukam w międzyczasie linku do tego filmu, bo nie wiadomo też, jak będzie z udostępnianiem jego. Jak łączę, na ile łączę pozwoli, i pozwolę sobie wkleić w czacie. Dobrze. Chyba jednak mam jednak chyba problem techniczny. Nie wiem, tata. Nie. Ja niestety. To może w międzyczasie ja spróbuję to udostępnić. Natomiast moje łącze. To spróbuj właśnie. O, momencik, udaje się. Może się uda, tak, ten wolniejszy internet chyba. O, już się pojawia, dobrze. Dobra, niech się
Okay. Już koniec, tak? Tak, już koniec filmu. No właśnie, także myślę, że ten film też pokazuje, ile radości może nam dać taki pełny udział w wydarzeniu kulturalnym. No więc walczmy o to, tak, zabiegajmy. Jeszcze takie drobne uwagi, może też w trakcie wypowiedzi Maćka, takie skojarzenie, gdy Maciek mówił o tych pętlach indywidualnych, naszyjnych. To brzmi trochę groźnie. Ja kiedyś pozwoliłem sobie napisać artykuł i nadałem mi tytuł Pętla nie tylko musi być na szyję, tak? W sensie, no właśnie, wykonania wyroku. Ale właśnie, gdy pętla indukcyjna wisi na naszej szyi, zdarza się czasem, że sygnał, który dzięki niej odbieramy w aparatach słuchowych, jest zbyt słaby i mocno słyszymy w aparatach takie buczenie, warczenie, jeżeli znajdziemy się w pobliżu silnego źródła prądu, na przykład, nie wiem, pod torami, pod wysokim napięciem na przystanku tramwajowym. Strasznie nieprzyjemny jest wtedy dźwięk. I te zakłócenia skutecznie zaburzają odbiór tego dźwięku, który chcemy słyszeć. I właśnie te pętle haczykowe, które tak blisko są aparatu słuchowego, one ten efekt redukują, tak? Sygnał pochodzący z telefonu komórkowego czy odtwarzacza muzyki jest dużo silniejszy i te zakłócenia możemy ciszej ustawić aparat, dzięki czemu mniej zakłócają, mniej docierają do nas zakłócenia te właśnie niepożądane. Więc myślę, że to jest właśnie ważne, żebyśmy też mogli korzystać z takich rodzajów pętli. Jeszcze jedna uwaga. Miałem okazję sprawdzać działanie pętli indukcyjnych, które nawet my jako fundacja kiedyś instalowaliśmy w kasach, w punktach obsługi. Podchodziłem do takiego okienka i okazywało się, że nie rozumiałem dobrze tego, co mówi kasjerka czy osoba informująca. Dlaczego? Okazywało się, że mikrofon od tej pętli no, był gdzieś daleko odsunięty, schowany za komputerem, żeby nie przeszkadzał. Dopiero gdy poprosiłem kasjerkę o to, żeby przesunęła mikrofon bliżej ust, byliśmy w stanie się skomunikować. Więc to też jest ważne, abyśmy dopominali się o to, żeby ten sprzęt, który został zainstalowany, no był wykorzystywany efektywnie, żeby pracownicy instytucji, kasjerzy, na przykład bileterzy, mają do dyspozycji taką możliwość jak pętla okienkowa, mówili jak najbliżej mikrofonu, szczególnie gdy mamy głęboki ubytek słuchu. Nie wiem, czy masz jeszcze, Maćku, jakąś uwagę, jakąś refleksję? Myślę, że już powiedzieliśmy na tyle dużo o pętlach, żeby każdy się zmęczył ilością materiału. No właśnie, też tak myślę, ale ponieważ no mamy świadomość, że mogą się pojawiać pytania, mogą się pojawiać problemy, zapraszamy do kontaktu i Maciek jako, no nie ukrywam, zgodzisz się, Maćku, ze mną jesteś chyba jednym z najlepszych, jeśli nie najlepszym specem od pętli indukcyjnych w Polsce, z największym stażem i jednocześnie z takim doskonałym wyczuciem potrzeb osób słabosłyszących. Więc szukajcie kontaktu z naszą fundacją, z Maćkiem. Zachęcam bardzo, bardzo do dołączenia do tego projektu, o którym mówił Maciek, Tu możesz, realizowanego przez Fundację Kultury Bez Barier.
Dziś dowiedziałem się, że jutro o godzinie 15 ma być nawet wydarzenie związane z tym projektem. Na naszej stronie internetowej jest już informacja. Na stronie Polskiej Fundacji Osób Słabosłyszących, więc zachęcam. Również na Facebooku w wielu miejscach już ta informacja jest. Zachęcam. Spróbujcie jutro uczestniczyć w tym wydarzeniu i zachęcam do przyłączania się do grupy osób, które będą czynnie i aktywnie włączone w propagowanie tego rozwiązania. Fundacja Kultury Bez Barier poszukuje wręcz osób słabosłyszących na terenie kraju, które zechcą podjąć współpracę jako testerzy tych pętli. Jest bardzo ważne, żeby sprawdzić parametry pętli technicznie specjalnym miernikiem. To robią specjaliści tacy jak Maciek i inni fachowcy, ale elektronika nie wystarczy. Trzeba, żeby to na swoich uszach, że tak powiem, sprawdziła osoba słabosłysząca. I idealna sytuacja jest taka, gdy pętle są sprawdzane, weryfikowane przez taki tandem, tak? Specjalistę i osobę słabosłyszącą. Więc zachęcam do współpracy i nasza dostępność jest w naszych rękach w pewnym sensie. W takim razie będziemy kończyć. Ja bardzo dziękuję ci, Maćku, że zgodziłeś się tu z nami spotkać. Bardzo dziękuję Fundacji Akademia Młodych Głuchych za możliwość zaprezentowania tych rozwiązań, za możliwość uczestniczenia, przygotowania tych dwóch prezentacji. Bardzo dziękuję tłumaczom, dziękuję i tłumaczowi języka migowego i Ani realizującej przekaz tekstowy. No i do zobaczenia, do spotkania przy różnych okazjach z wykorzystaniem pętli indukcyjnej. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Do widzenia. Proszę poczekać, bo włączyłam mikrofon dopiero. Nasza Akademia Młodych Głuchych też bardzo dziękuję za Państwa udział, że mogliście w ogóle wystąpić i opowiedzieć o tych pętlach indukcyjnych. Też bardzo dziękujemy za czas i za szczegółowe w ogóle wyjaśnienie osobom słabo słyszącym o różnych rozwiązaniach. Dziękujemy za tłumaczenie i też za napisy na żywo. No właśnie ja widzę, że jest jedna osoba, która ma pytanie do Pana. Będę czytał. Osoba się pyta, czy są książki właśnie, dostępne książki dla głuchych, dla niewidomych. Chodzi o media, literatura właśnie w języku. Czy są książki dostępne dla głuchych? Czy książki głuchych i niewidomych, tak? Na przykład multimedia, multimedialne książki albo lektury w języku migowym dla głuchych. Czy są takie dostępne książki dla głuchych albo dla niewidomych? Panie Grzegorzu? Sekundkę, ja poproszę, bo nie do końca zrozumiałem pytanie. Poproszę Daniela, który mi powtórzy. Proszę chwilę. Napisze pan na czasie. Tutaj pan Oskar napisze na czacie. Tak, to ja poproszę, włączę system FM i poproszę o powtórzenie pytania, tak? Dobrze? Czy w księgarni mają, dostępne książki dla głuchych i niewidomych,
na przykład. Sekundkę, ja poproszę jednak pytanie, Danielu. Pytanie jest, czy są dostępne książki dla osób głuchych i niewidomych dotyczące multimediów na przykład? Aha, to znaczy nie do końca jakby rozumiem, co ma pani na myśli. To znaczy... Tak, dla osób głuchoniewidomych na przykład, takich jak ja, bo ja jestem taką osobą, multimedia są dostępne wtedy, gdy z jednej strony jest audiodeskrypcja, to jest dla osób niewidomych, czyli opowiadanie tego, co widać na ekranie. Druga rzecz, ja jeżeli sam korzystam na przykład z transmisji online i słabo rozumiem osobę, która mówi, pomaga mi czasem odczytywanie głosem przez komputer napisów, tak, które osoby widzące widzą te napisy, a ja mogę śledzić te napisy przy pomocy syntezy mowy w komputerze. Więc no właśnie, w taki różny sposób staram się te informacje czy dostępność multimediów wykorzystywać. Nie wiem, czy odpowiedziałem na to pytanie. Bardzo dziękuję za odpowiedź. Mam jeszcze drugie, następne pytanie. Tak, proszę. Jaka jest cena tego urządzenia, co ma Maciek? Słucham, jakiego urządzenia? Jakiego urządzenia? Jaka jest cena urządzenia tego, co ma Maciek? A to Maćku, nie wiem, o jakie urządzenie. Chodzi o pętlę, tak? Indukcyjne, czy nie wiem. Może... Pętle. Maćku, a może chodzi o pętlę? Jest tylko takie pytanie, więc może chodzi o pętlę. Słucham, znaczy koszt pętli? Tak, tak. Tak. To znaczy takie pętle, ceny są bardzo różne. Jeśli chodzi o cenę na przykład naszyjną, taką indywidualną, to no, zaczynają się od 100 zł, 100, 120. Bardziej zaawansowane to są 300-400 zł, ale myślę, że nie warto przepłacać. Te pętle haczykowe mogą być droższe i one są u nas trudno dostępne. Pętla do mieszkania na przykład, no to będzie też koszt, zależy czego jest budowany budynek, tak, jaki jest poziom zakłóceń, ale to zwykle będzie kilkaset złotych, no 1000 zł to jest górna kwota, ale tu taka bardzo ważna uwaga, zarówno te pętle indukcyjne na szyjne, jak i te do mieszkania, można uzyskiwać dofinansowanie z PCPR-u, tak, z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, na przykład w ramach likwidacji barier technicznych, barier w komunikowaniu się. No i wtedy koszt, jaki ponosi osoba słabosłysząca, no to jest, przekracza zwykle 100 zł, tak? Jeżeli uda się takie dofinansowanie uzyskać. No natomiast koszt pętli tych dużych, montowanych w różnych obiektach, no to się mieści od kilku tysięcy do kilkudziesięciu tysięcy złotych, bo to zależy od tego, jak duży jest obiekt, jak duża sala, czy jest to budynek tradycyjny, taki kilkadziesiąt lat cegły, czy nowoczesny, żelbetowy, wtedy trzeba stosować bardziej zaawansowane i droższe technologie. I po prostu generalnie pierwszym krokiem to jest, zwłaszcza w przypadku pętli publicznych, to jest wykonanie audytu tak zwanego, czyli sprawdzenie warunków i wtedy możemy zaproponować optymalne rozwiązanie cenowe i techniczne. Tak mniej więcej to się kształtuje. Dziękujemy bardzo. Dziękuję za odpowiedź. Mamy jeszcze trzecie pytanie.
Bardzo proszę. Jakiej firmy aparatów słuchowych posiada lub można właśnie podłączyć pod pętlę? I jeszcze raz, jakie... Jakiej firmy aparatów słuchowych posiada lub można podłączyć pętlę? Jakie firmy? Znaczy generalnie... Jakiej firmy, tak, producent. Generalnie to każda firma ma w swojej ofercie aparaty, które mają cewkę indukcyjną, więc to będą Oticony, Fonaki, Bernafony. To raczej jest tak, że decydując się na aparat konkretnej firmy, tu musimy rozstrzygać, czy chcemy aparat, no właśnie taki malutki, tak jak mówił Maciek, że tam się nie da, niestety nie ma pętli indukcyjnej, cewki indukcyjnej, no i wtedy nie mamy takiej możliwości, ale to w ramach oferty konkretnego producenta, czyli można najkrócej powiedzieć, że każdy producent oferuje aparaty słuchowe i każdy producent implantów słuchowych oferuje modele, które mają cewkę indukcyjną, no i takie, które malutką ilość takich, które cewki indukcyjnej nie mają. Także tu nie jest istotny producent, nie jest istotny producent, tylko model aparatu w ramach oferty producenta. I to, co powiedziałem, bardzo ważne jest, żeby dociskać, że tak powiem, protetyka słuchu, żeby jeżeli chcemy korzystać z pętli indukcyjnej w tych wszystkich miejscach, to żeby dociskać protetyka słuchu, żeby on nam taki model aparatu dobrał, gdzie ta cewka jest i żeby tą cewkę włączył, skonfigurował, ustawił. Kupujemy, płacimy, czasem to są pieniądze państwowe, czasem to są nasze własne, czasem i takie mamy prawo wymagać, żądać tego, żeby sprzęt, który kupujemy, spełnił nasze oczekiwania. Bardzo, bardzo dziękuję za odpowiedź, za każde odpowiedzi. Widzę, że nie ma już więcej pytań od osób. To znaczy, że już w pełni wszystko odpowiedzieliśmy. Jeszcze raz dziękuję za tłumacza i też za napisy na żywo. Teraz bym chciał. I jeszcze zapraszamy na festiwal Turku. O 6 mamy zabawę Kahoot dla dzieci. I o 7 mamy właśnie wystąpienie dziewczyny ze Szwecji. Bardzo zapraszam serdecznie do oglądania. Do zobaczenia.